Cześć, to Jeżero i Metyna Przeszkody. Widzimy się w kolejny czwartek i dzisiaj pokażę jedną technikę na kółkownicę, która jest na Fatality na Barbarian Race i trzy wariacje tej jednej techniki, którą polecam dla początkujących. Będąc na kółkownicy, kiedy jestem w stanie wyciągnąć kołek? Tylko wtedy, kiedy ręka, którą zamierzam wyciągnąć, jest zupełnie odciążona. Bo jeżeli cokolwiek ciężaru będzie na tej ręce, to ten kołek się będzie klinował i bardzo trudno jest go wtedy wyciągnąć. I to jest jedno z tych ćwiczeń, kiedy się jest na drążkach, robi się zamach i ta ręka, którą zamierza się zwolnić, tutaj wyciągnąć kołek, jest całkowicie odciążona i tylko wtedy da się ten kołek wyciągnąć. Pierwsza technika, swingiem, i kołki są przekładane po przeciwnych stronach kołkownicy. A tutaj wersja co jedno. Czyli bardzo, bardzo spokojnie, bez żadnego zamachu ciałem, swobodnie. Bardzo spokojnie, co jedną dziurkę, bez zamachu ciałem, dłużej to trwa, ale jednocześnie bardzo łatwo jest trafić. Nie ma tego ryzyka, że oj, nie trafiłem, zaczynam się bujać i wtedy spadam. Czyli skuteczność jest większa. Tak, tu jest duża skuteczność, co jeden powoli, co oczywiście na tej przeszkodzie może być trudne, bo często na fatality kołkownica jest na końcu. No więc tutaj no jest ta kalkulacja, czy wytrzymam, czy nie. Czy sięgnę dzwonka, to już każdy potrzebuje sobie sam ocenić. Odciążyć rękę, która trzyma koło. No i voilà. I tak to wygląda właśnie swingiem. I bardzo ważne na kółkownicy jest to, żeby nie robić dużego zamachu ciałem. Bo jeżeli rozbujam się bardzo i nie trafię za pierwszym razem, to bardzo trudno jest potem ponowić to trafienie. I to jest właśnie to ryzyko w tej technice. O, nie trafiłem i bardzo trudno jest się utrzymać tutaj. I to była technika swingiem. Co trzy dziury. Ona jest moim zdaniem bardzo ryzykowna, bo jeśli się nie trafi, to wtedy jest spora szansa, że się spadnie. To była moja metoda na kołkownicę na Barbarian Race. Zapraszam na kolejne swoje filmy z cyklu metody na przeszkody. Dzięki i do zobaczenia.